sobotę Staszów był stolicą szachów. O ile nie Polski, to na pewno województwa świętokrzyskiego. A stało się to za sprawą pierwszego wiosennego turnieju szachowego Staszowska Szachomania. Areną zmagań była aula szkolna miejscowego liceum imienia kardynała Wyszyńskiego. Turniej Staszowska Szachomania ma być milowym krokiem powrotu szachów do Staszowa. Parę lat temu wspólnie z panią Bogusią Czerwiec, panią Anią Łabęcką zapoczątkowaliśmy takie ruch szachowy w powiecie staszowskim. Powstało kilka grup szachowych, które zjednoczyły się w jednym klubie kieleckim i fajnie się to rozwijało przez parę lat. No później przez pandemię, może troszeczkę zaniechanie, podupadł ten sport. Staszowska Szachomania funkcjonowała od 2015 roku. Organizowaliśmy zajęcia tak naprawdę dla dzieciaków w powiecie staszowskim. Były zajęcia i w Połańcu, w Staszowie, które się odbywały. Pierwszy turniej, który zrobiliśmy, to był w 2017 roku. Był to pierwszy mikołajkowy turniej szachowy. Dlaczego Staszowska Szachomania umarła? Może nie to, że umarła, bo my cały czas działamy. Dzieci grają na różnych turniejach, dzieci, czyli tak naprawdę uczniowie naszego klubu. Przez chwilę działaliśmy pod klubem Lux Kielce i z nimi współpracowaliśmy. Natomiast pandemia trochę popsuła czas, gdzie te zajęcia nie mogły być organizowane. Rywalizacja, w której wzięło ponad 100 szachistów, odbywała się według systemu szwajcarskiego. Oczywiście, czyli tak, mamy łącznie 107 zawodników. Są oni podzieleni na 3 grupy. Jest grupa do lat 10, grupa do lat 18 i grupa open, czyli dla osób starszych, ale również mamy w tej grupie open jednego zawodnika młodszego, który z własnej woli chciał się do tej grupy zapisać. I tak, najmłodszych zawodników mamy w wieku 7 lat, to jest rocznik 2017. A najstarszego zawodnika w grupie Open jest to rocznik 1953. Wszyscy grają 9 rund, także turniej wygrywa osoba, która pośród tych 9 partii zdobędzie jak najwięcej punktów. Duże powody do radości mieli organizatorzy z frekwencji, szczególnie w grupie najmłodszych adeptów królewskiej gry. Do wszystkiego bardzo się cieszymy, że jest bardzo dużo tych młodych dzieciaków, ale również i w kategorii Open nasi staszowscy, ale nie tylko szachiści biorą udział. Mamy dużą grupę z Buzka, mamy grupę dużą z Kielc, oraz dużą grupę mamy z klubu Hetmana, czyli ze Strofta Świętokrzyskiego. A z lokalnych stron mamy dużą grupę z Oleśnicy. Warto grać w szachy, bo to gra, która wszechstronnie rozwija, podkreślali organizatorzy. To jest gra, która ćwiczy cierpliwość, skromny temperament, ale również uczy inteligencji i przewidywania. Nie dziwi zaangażowanie Michała Skotnickiego, bo jest czynnym fanem szachów. Gram w szachy, znam podstawowe ruchy. Jak byłem młodszym chłopakiem, udawało nawet mi się zajmować w kategorii takiej gminnej miejsca na podium, aczkolwiek ostatnio z braku czasu rzadko grywam. Organizację turnieju mocno wsparła kielecka fundacja Dobry Ruch. Szachy to przede wszystkim inteligencja. To są dzieciaki, które potem są świetnymi matematykami. Świetny rozwój, szachy to przyszłość. Jarosław Choina, wiceprezes Świętokrzyskiego Związku Szachowego, przyjechał na turniej z młodymi szachistami z Ostrowca Świętokrzyskiego, ale także sam zasiadł za szachownicą. Prezes ostrowieckiego Hetmana podkreślił, że szachy oprócz mnóstwa zalet uczą także pokory i pogodzenia się z porażkami. Rozwijają zarówno myślenie przestrzenne, wyobraźnię, co ja zawsze podkreślam, najważniejsze, to uczą porażek. W dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy chcą być najlepsi, niestety nie da się wszędzie być najlepszym. A szachy przyzwyczajają. Mamy taki turniej, gdzie mamy 9 rund. Myślę, że na koniec nie będzie w żadnej grupie zawodnika, który by wszystkie partie wygrał. Inny z zawodników, Franciszek Anioł, powiedział, że rozegrał parę dobrych partii. Uczeń liceum imienia kardynała Wyszyńskiego w Staszowie samodzielnie zgłębia tajniki gry w szachy. Głównie robię zadania szachowe, czytam książkę, dwie swoje mam. Oglądam materiały, wideo. Patronat nad turniejem sprawował wojewoda świętokrzyski, który także wspólnie z Fundacją Dobry Ruch ufundował nagrody. Jerzy Strzyż, STV Info.